Będzie dużo sprzątania, jak nic. Po prostu widzę to. Tutaj. Umiejętności. To bardzo ważny element naszego życia. Każdy, kto je posiada, ma ogromną moc. Każdy, kto je posiada, ma niesamowite szczęście. Bardzo często umiejętności rodzą się podczas zabawy. My dzisiaj tego spróbujemy podczas robienia naleśników. Co się tutaj wydarzy? Nie wiem, ale jestem przekonana o tym, że będzie dużo sprzątania. Tak czy inaczej, serdecznie Was zapraszam. No i zobaczycie, co się będzie działo. Dzisiaj na naszym kanale zobaczycie, w jaki sposób można wykorzystać trzy różne temperamenty i trzy różne naleśniki. Uwaga, osobą, która będzie to wszystko próbowała, będę ja. A osobami, które będą to robiły, będą nasi mali goście, którzy zaraz się tutaj pojawią i zrobią wielki zamęt. Trzy zadania, trzy naleśniki i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Przedstawiam Wam Mieszka, przedstawiam Wam Tosię i przedstawiam Wam drugą Tosię i Ała, sorki. I dzisiaj oni wykonają trzy zadania. Pierwsze zadanie, uwaga, naleśnik kreatywny. My będą musieli wykonać jako pierwsze zadanie. Drugi naleśnik to będzie, to się przeczytaj. Ryzyk fizyk. To jest naleśnik, którego trzeba wykonać w taki sposób. Nie wiem, nie wiem. Ale może byk, a ja potem będę to jadła. Dobra. Czyli jak ktoś ma kompletnego doła i czuje się naprawdę źle, to przepis na ten naleśnik z Essy. Z Essy. Będziecie musieli teraz wykonać ciasto. Tak więc co zabieramy do ciasta? Proszę bardzo, ja się odsuwam, Państwo się zastanawiają. Zrobienie naleśnika generalnie proste wcale nie jest. Jezu, ja to będę musiała zjeść. Albo tak 3,5. 2,5? Dobra. Okej, 2,5. Tam wypchnięta. Jeżeli nasz dom dzisiaj nie spłonie, przecież coś nie wybuchnie, to będzie cud. Moja propozycja jest taka. Jest coś takiego jak blender. Blenderem trzeba umieć się obsługiwać. I teraz zobacz. Tak, trzeba umieć. Uwaga na palce. Ale potem ja jestem po dzieci. Uwaga, ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że da radę! Dobra, ale mam go trzymać cały czas? No, nie wiem! To trzymaj! Ale pachnie mlekiem. Ja chcę mlek, mogę... Puszcz! Jezu, ja to tylko zalałam. Przepraszam, sorki mam orki. Nie ma! A ja wiem! Jest. Ale to jest nasz naleśnik kreatywny. Naleśniki kreatywne walone młotkiem. No też to jest dobry pomysł, czemu nie? Kreatywne! No kreatywne! Co robicie? Dodajemy kuleczki! Hej! Olej! Ważna rzecz. Dzieci sobie dają radę, więc do momentu pierwszej krwi nic się nie dzieje. Ogarniają to naprawdę świetnie. No właśnie! Zaufanie generalnie jest bardzo ważne, bardzo ważne, bardzo ważne. I ja im, tak, ja im bardzo ufam, że po pierwsze mnie nie otrują, po drugie nie będą robić naleśników z kiełbasą, ale hunałas kto to wie, zobaczymy. I tak będę właśnie wyglądała w momencie, kiedy zjem wszystkie naleśniki. To ma ryzyk bliżej! Uwaga, uwaga, zakrywam oczy. Tośka, weź zobacz, czy ja mam dobrze oczy zawiązane. Ile pokaż jej palców? Trzy. I teraz tak, uwaga, jakiego naleśnika Państwo robią? Ryzyk fizyk. Dobrze. Jeżeli... Teraz ryzyk fizyk. No. I pod koniec, bo pani Kali
jeszcze przede mną, a teraz robicie esy. Dobra, to... Normalne mleko. Weźcie pod uwagę, że macie jeszcze lodówkę. W lodówce może być coś dobrego na przykład. Albo może być też szafka, a w szafce może być też coś dobrego. Okej, pani asystentka. Czekajcie, że to ma być na esce, a essa to jest dobry dzień, czyli muszę mieć banana na twarzy. A, dobra. Nie wiem, czy to... Dobra, ale ogarnijmy się. Musimy... Dobra. Mam odsłonę? Odsłonę? Okej, dobra. Dobra, ważne są umiejętności, czyli generalnie... Mam nadzieję, że nikt by nie zginął. Uwaga! Naleśnik kreatywny. Czyli po tym naleśniku będę kreatywnie myśleć, będę mądra. Muszę się naleźć go bardzo dużo. No i jaka reakcja? Te kuleczki. Trochę czegoś kwaskowatego. To pomarańcza. Gorzkiego delikatnie. Generalnie syci. Bita śmietana uderza tak w podniebienie, generalnie jest super. Kreatywny sztos. Super. Dobre, dobre, dobre. I to jest ryzyk fizyk, czyli jeżeli przeżyję po tym, to będzie dobrze. Ja nie chcę tego zjeść. Czekaj. Gdzie palcami? A jeden. Jest, jest! Ale, ale, ale! Śliczne i chrupkie i... I pikantne, i słodkie, i... Spoko, i przeżyłam. Cud. Zobaczymy jutro. Teraz uwaga, proszę państwa, essa, uwaga. A dlaczego nie zobaczyłaś na naszą buźkę? No piękna. Oczy jeszcze. No widzę, patrzą na mnie. Ta oczy. Robi wrażenie. Naprawdę super. Ten ostatni jest naprawdę super. Jest taki gęsty. Co wy tam dodaliście? Pyszny. Ale mogę powiedzieć w 100%, że dzieciaki sprawiły się na medal. Jak ktoś by był bardzo głodny, to wszystko zje. Ale ważne jest, żeby ktoś mu to zrobił. Potraficie to, czy nie? No my tak. Moje drogie państwo, a może to taki ten, ryzyk fizyk może? Ryzyka fizyka może? Naprawdę? Niedobre. No spróbuj. Spróbuj, zobaczymy, czy to jest. No i teraz?